Sponsorem programu jest PKN Orlen. Kameralna wystawa zorganizowana w setną rocznicę urodzin Wojciecha Fangora ukazuje wielowymiarowość twórczości tego niezwykłego artysty. Wystawę otwiera namalowany przez Fangora w 1934 roku portret profesora Szczęsnego Kowarskiego, u którego artysta pobierał prywatne lekcje malarstwa w czasie wojny. To wtedy uzyskał solidne podstawy w zakresie tradycyjnego warsztatu malarskiego oraz malarstwa ściennego. Umiejętności te sprawiły, że łatwo odnalazł się w preferującym akademizm socrealizmie. Odchodzenie od form tradycyjnych i zarazem od socrealizmu w latach 50. dostrzegalne jest w plakatowych projektach Wojciecha Fangora. Pokazywane na wystawie należą dziś do kanonu polskiej szkoły plakatu. Niezwykle ważny, wręcz przełomowy etap jego twórczości obejmuje współpracę z zakładami artystyczno-badawczymi na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, kierowanymi przez Jerzego Sołtana od 1954 roku. Zaowocowała ona m.in. projektami SKS Warszawianka oraz Pawilonu Polskiego na Expo 1958 w Brukseli, które Wojciech Fangor stworzył wspólnie z Jerzym Sołtanem, Zbigniewem Ichnatowiczem i Lechem Tomaszewskim. Wybrane projekty tych realizacji prezentujemy na wystawie. Współpraca z architektami i inżynierami prowadziła Fangora do najbardziej znanego, abstrakcyjnego etapu jego twórczości. Dynamiczne, barwne płótna budowane przez koliste, a później także faliste formy prezentowane były m.in. na słynnej wystawie The Responsive Eye w 1965 roku w nowojorskiej Museum of Modern Art oraz na indywidualnej wystawie w Muzeum Salomona Guggenheima w Nowym Jorku w 1970 roku. Okres ten reprezentuje pozostające w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski płótno MA3A z 1971 roku. Wystawy uzupełniają fotografie innego wybitnego emigracyjnego artysty, Czesława Czaplińskiego, ukazujące Fangora nie tylko jako malarza, ale także miłośnika astronomii oraz zachowane w archiwum Mediateki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski nieprezentowane nigdzie wcześniej zapisy wideo z procesu tworzenia wystawy Site Specific, która odbyła się tu w 2003 roku. Witam bardzo serdecznie naszego gościa, Daniel Echaust, kurator wystawy Fangor Wielowymiarowy. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Danielu. Dzień dobry, dzień dobry. Muszę przyznać, że czuję dumę, kiedy widzę obrazy Fangora, kiedy wiem, że podziwiają te obrazy też oczywiście ludzie z całego świata, że chcą mieć te obrazy Fangora u siebie w swoich kolekcjach, bo my się tu zgodziliśmy przed wejściem na antenę, że Wojciech Fangor to jest zdecydowany światowy top naszych artystów. Tak, jest absolutnym topem światowym. Myślę, że te cztery wystawy, które były w tym roku albo są, czyli Toruń, który był przed nami, w tej chwili mamy Gdańsk, Radom i my, spowodują, że te ceny prac Fangora wzrosną. Myślę, że nawet dwukrotnie, jeśli nie trzykrotnie. A to za zasługą samego artysty, który jest na nowo odkrywany. I w przeciwieństwie do Łempickiej, która po 100 latach została odkryta, dopiero teraz się zrobiła moda. Fangor jest, może to chociażby ze względu na specyfikę cywilizacyjną, że mamy jednak te nośniki elektroniczne i przekaz informacyjny jest inny. No, prace Fangora rzeczywiście będą rosły. No, ostatni obraz był sprzedany za 8 milionów złotych, a to i tak jest bardzo mało, dlatego że nasz obraz w tej chwili wystawiany na naszej, jeden z najlepszych jego obrazów, mamy jeden z jego najlepszych absolutnie obrazów Fangora, bo akurat ta forma abstrakcji jest rzadsza od formy tak zwanych kół, które reprezentuje. No, w tej chwili cena tego obrazu wiemy doskonale. Wiem oczywiście, jaki był koszt, a prawdopodobnie liczymy, że ta cena samego obrazu też zdecydowanie wzrośnie. Panie Danielu, dobrze, to ja może o pieniądzach za chwilę, ale ja zapytam, odniosę się do samego tytułu tej wystawy. Krótki, zwięzły, bardzo na temat, ale też bardzo szeroki, bo Fangor. Wielowymiarowy. No, pokazuje jego, powiedziałabym,
jego ogromny talent, ale to i tak za mało, co można o nim rzec. Jaki był? Jakie wymiary miał Wojciech Fangor? Powiem tak, w ogóle pierwszy tytuł miał być Akt tworzenia, i ale po namyśle i takiej wspólnej burzy mózgu stwierdziliśmy jednak, że ta wielowymiarowość absolutnie jest bardzo adekwatna, jeśli chodzi o Wojciecha Fangora. I ten tytuł bardzo pomógł mi też zrealizować tę wystawę, dlatego że ja się oparłem o tą wielowymiarowość i w związku z tym jakby ja wyszedłem w ogóle z tej wielowymiarowości Wojciecha Fangora. I wtedy, kiedy określiliśmy tak naprawdę nazwę Fangor wielowymiarowy, dostosowałem do jakby koncepcji mojej wystawy, zacząłem tworzyć tak naprawdę kreację tej wystawy. I ta wystawa, i spotykam się, i dla mnie to jest chyba zwycięstwo, w sensie dla mnie to jest chyba, znaczy to znaczy, że zrobiłem dobrą robotę, nie tylko ja, tylko cały zespół Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, doskonały zresztą, że ludzie wychodzą i są zdziwieni, że Wojciech Fangor na przykład był takim akademikiem w wczesnej młodości, że malował bardzo tradycyjnie, bardzo klasycznie, w oparciu o absolutnie tradycyjną szkołę malarstwa. Bo poza tymi dwoma obrazami, które pokazujemy z jego lat młodości, to on namalował doskonałe obrazy swojej ciotki Anieli, na przykład, czy całej rodziny. A tutaj nagle mamy abstrakcję albo formy jakiejś takiej architektonicznej. Ja chciałam do tego nawiązać, bo to też jest stąd moje pytanie. Czy my też możemy jako widzowie, jako osoby, które odbierają jego sztukę, zdecydować się właściwie, jakiego Fangora wolimy? No właśnie, czy artystę, czy malarza, czy grafika, czy plakacistę, rzeźbiarza. Czy rzeźbiarza, bo tego jest tyle. No właśnie, to jest... Taki człowiek, no, nie da się go zamknąć w jednej płaszczyźnie, ale nie. Z drugiej strony, czy my potrafimy go zinterpretować? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja w ogóle uważam, a przeczytałem wszystkie możliwe pozycje na rynku dotyczące Fangora, włącznie z jego wspomnieniami, i wydaje mi się, że jest bardzo dobry czas, żeby zająć się bardzo poważnie spuścizną artystyczną Wojciecha Fangora, bardzo, bardzo poważnie. Są bardzo dwie dobre monografie, ale one nie oddają tej multi wręcz wielowymiarowości Wojciecha Fangora, bo powiem szczerze, że ja na przykład, oczywiście jak słyszałem Fangor, też widziałem koła, z których nic nie rozumiałem, 6 linii metra i logotyp warszawskiego metra, ale kiedy w momencie zacząłem wchodzić i zacząłem poznawać Wojciecha Fangora, no okazało się nagle, że po pierwsze, nawet nie to, że nie byłem zszokowany, tylko ja po prostu polubiłem, ja po pierwsze odkryłem Wojciecha Fangora dla siebie samego, co jest dla mnie bardzo ważne, ale po pierwsze go bardzo polubiłem, a po trzecie zacząłem w nim, to jest bardzo rzadko używam takich słów, ale jestem wręcz przekonany, że ten człowiek był na granicy geniuszu, bo tak jak z taką łatwością, jaką on malował i z taką łatwością, w jaki sposób podejmował tematykę malarską, włącznie z teoriami, bo proszę pamiętać, że ta jego perspektywa iluzyjna, czyli to wychodzenie z tej perspektywy linearnej i stworzenie po raz pierwszy takiej perspektywy linearnej, tej zewnętrznej, no spowodowało, że można powiedzieć, że mamy do czynienia tak naprawdę z Wojciechem Fangorem, który jest na pewno jest rewolucjonistą. I, no, jeśli są tacy, którzy odważają się go stawiać na równi z Markiem Rotko, no to ja nie mam pytań. Tak? Dobrze, ale czy my możemy określić, czy pan odważyłby się określić, że Fangor był w tej swojej twórczości kontrowersyjny właśnie, skoro jest rewolucjonistą? Czy jest był kontrowersyjny? Czy to jest tak, że na pewno jego kontrowersyjne studium przestrzeni z 1958 roku Zamecznikiem, które pokazał w Zachęcie, było mocno kontrowersyjne. To był człowiek, który oto wyszedł z takiego malarstwa figuratywnego, akademickiego i po raz pierwszy zrobił w ogóle tak zwaną instalację artystyczną na świecie. I wtedy rzeczywiście był kontrowersyjny. Myślę, że te trzy wystawy, ale też i nasza w CSW, to odium tej kontrowersyjności zdejmie z Wojciecha Fangora, bo te wszystkie trzy wystawy, one są ze sobą wbrew pozorom bardzo korelujące ze sobą. I my wszyscy na naszych wystawach pokazujemy wielowymiarowość. Na przykład poza obrazem wystawa w Gdańsku, powinienem mówić tylko o swojej, ale bardzo chętnie powiem o tej poza obrazem, jest równie doskonała, bo jak sama nazwa mówi, poza obrazem, okazuje się, że właśnie Fangor poza obrazem
widział kompletnie inne struktury. Właśnie widział struktury przestrzenne, architektoniczne, te projekty, które my pokazujemy, prawda? Pokazałem, jak on doskonale znajdował się też w architekturze, kiedy zaczął wykładać na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie nagle te wszystkie jego obrazy są też obrazami bardzo architektonicznymi. Ja muszę zapytać, tak. Że to jest chyba raczej wyzwanie tworzyć wystawę. Ja się tak czyli bałem. Czyli kamień z serca. Wie pani, że to się wydarzyło. To wiem. Dziękuję. No tak, bo to jest Fangorn, więc ja rozumiem. Jest pani pierwszą osobą, która o tym mówi. Wie pani, ja byłem przerażony. Też bym była. Ja byłem przerażony, bo poza pierwszym transportem, który zrobiłem z Wojciechem Korkuciem przecież i rekwizytami, no, znakomita instalacja, pierwszy transport się okazała być, bo ona dalej też idzie w Polskę i mam nadzieję, że pójdzie dalej świat, właśnie się już tym tematem zajmuje, tak przy okazji mówiąc. No ale ja, mały żuczek, który w sumie jeszcze na dodatek nie znał za bardzo Fangora, robię Fangora. I być może tutaj jedna taka pani, która pomogła mi za SP w też tej pracy, bo dała nam dużo prac, powiedziała, a może to jest bardzo dobrze, że ktoś kompletnie ze świeżym spojrzeniem zrobi taką wystawę. Jakby, bo ja nie byłem jakby skażony. Że nie wejdzie w schematy. Tak, bo ja nie byłem skażony Fangorem. Albo na tak, albo na nie. Ja bardzo mało go znałem. I być może to też spowodowało, że nagle się okazało, że dobrze, to w takim razie zróbmy. No, i oczywiście, że są oceny, że ona jest bardzo mała. No, ona taka miała być, bo i tak w ogóle to jest cud, jak ja, moja babcia zawsze mówiła, cud i Matka Boska, że mamy 40 obiektów, bo mieliśmy mieć jeden obiekt. Ale tak, powiem pani, że moi znajomi z pracy, no ja no na tydzień przed, ja byłem w strasznym stanie, ja dopiero dochodzę do siebie, mija trzeci tydzień, mamy piękną frekwencję, prawie już 5000 osób. Ale powiem szczerze, że jak już się otworzył wernisaż, 3 dni spałem i czułem, jak schodzi ze mnie wszystko. Taki, ciężar. Ale to, wie pani, taki obowiązek, który tak. Spoczywał na tych plecach, bo tak. Dźwignąć Fangora to rzeczywiście to do odważnych się należy, ale to trzeba mieć ogromną odwagę rzeczywiście. Natomiast ja tak zawsze, kiedy przychodzą do nas kuratorzy wystaw, to tak się zastanawiam i zawsze pytam kuratorów, czy my się musimy wcześniej przygotować, czy musimy przygotować jakiś zestaw wiedzy, idąc na taką wystawę, bo czasami są obrazy, które rozumiemy, bo nawiązują do naszej historii, są prostsze w interpretacji. Natomiast taka twórczość jak Fangora nie jest prostą twórczością. Wydaje mi się, że tutaj trzeba mieć jakieś podstawy wiedzy, może znajomości, może motywy. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że rolą kuratora i dlatego ja bardzo pomocne są opisy kuratorskie. To jest bardzo ważne. Ja tak jak i to będzie moja droga jakby w moim życiu zawodowym. Ja zobaczyłem, że ten opis kuratorski, który też państwo wykorzystaliście w materiale, za co bardzo dziękuję. Znaczy jest dowodem na to, że ten opis kuratorski pięknie wprowadza wystawę, ale czy trzeba mieć wiedzę? No na pewno jakąś minimalną dobrze by było mieć, ale też proszę pamiętać, że na przykład na naszej wystawie jest bardzo dużo materiałów z Mediateki. To są archiwalne materiały, które za pomocą kodu QR można wykorzystać. I na miejscu de facto u nas można się bardzo ładnie akurat trafiłem na taką, bardzo ładnie się doszkodzić. Trafiłem na jedną panią, która akurat schodziłem, była tam 10, wychodziłem, była 12 i ona ciągle, co tam przesada, może 1,5 godziny minęły i ona ciągle siedziała. Ja mówię, podszedłem, przywitałem się, wie pan co, bo tu macie fantastyczne materiały archiwalne, z których ja korzystam, bo my rzeczywiście przygotowaliśmy ogromny zestaw wiedzy merytorycznej dla naszych widzów, raczej dla odwiedzających CSW. Właśnie po to, żeby poznać Fangora też na miejscu. No bo jeśli nagle widzimy obrazy właśnie tak jak profesora Kowarskiego, czy widzimy obrazy Wojciecha Fangora, no kompletnie nie w typie Wojciecha Fangora, tak, to no masa ludzi, ten obraz, ten autoportret, który jest zresztą w kolekcji Tomasza Zieleńskiego, jest doskonale namalowany. I ja słyszałem, jak ludzie na wernisażu nie wierzyli, że to jest Fangor, tak? Czyli bardzo dużo nawet u znawców sztuki ludzie są zszokowani, że kurczę, no ale przecież jednak jakaś droga, jakaś ewolucja
A potem ta rewolucja, ta redefinicja de facto sztuki współczesnej musiała wynikać z bardzo głębokiej wiedzy i z bardzo głębokich talentów też Wojciecha Fangora. Panie Danielu, myśmy tutaj na początku rozmawiali o tym, za ile są sprzedawane dzieła Fangora. Przyznaję szczerze, to świadczy też o tym, że to jest taki światowy top, że te miliony, które są wydawane na jego twórczość, że ludzie chcą to mieć w swoich kolekcjach. I to nieduże prace. I to nieduże prace. To świadczy o tym, że to jest światowy top. Ale możemy mieć też Fangora i mamy zresztą w metrze. I tak się zastanawiam, czy my wiemy, że to jest Fangor. Ja myślę, że to jest raczej... Mam nadzieję, że tak. Tego życzę nam, żebyśmy pamiętali, że to jest Fangor. Tak, to jest Fangor, aczkolwiek pierwsza realizacja Fangora razem ze zespołem również badawczo-artystycznym to jest Dworzec w Śródmieście. To są te mozaiki, gdzie one odgrywały takich rolę takich azymutów kierunkowych. Tak, Fangor jest w metrze, aczkolwiek wiem bezpośrednio też od jakby rodziny Fangora, że to taki projekt jest nie do końca niestety fangorowski, dlatego że ta przestrzenność niestety została trochę zjedzona, ale tak, jakby sam logotypy i sam projekt jest jak najbardziej Wojciecha Fangora. Natomiast zabrakło tej doskonałej współpracy, która była w przypadku Sołtana, gdzie pracował architekt z malarzem, z rzeźbiarzem i z osobą, która zajmowała się przestrzenią. Tam był konflikt po prostu pomiędzy Wojciechem Fangorem, a też budowniczymi metra, ale generalnie rzeczywiście sześć projektów, czyli od Ronda Mistrz ma swoje oczekiwania, ma swoje zasady. Miał swoje zasady. Nie można potraktować tego komercyjnie, tak, jak zwykłą budowlę. Tak, bo ta przestrzeń została niestety trochę zamknięta. W sensie, że jak my schodzimy do Ronda NZ czy do Ronda Dmowskiego, to te napisy, one miały być strukturalnie trochę inaczej stworzone. One zostały po prostu przylepione na płasko. W związku z tym straciły ten swoje 3D, taką perspektywiczność, o której chodziło. Mistrz. A mistrz jest mistrzem, tak jest. Ale tak, to jest Fangor. Zresztą przypominam, że logotyp sam też jest dziełem Wojciecha Fangora. Panie Danielu, zrobiło nam się tutaj bardzo... bardzo fangorowo, tak bym to powiedziała, chociaż myślę, że to zbyt kolokwialnie na takiego mistrza. Oczywiście zachęcimy naszych widzów do tego, żeby... odwiedzili Fangora, żeby zapraszam, zobaczyli, żeby chcieli go poznać. Nawet już dzisiaj zapraszam o godzinie 18 na oprowadzanie kuratorskie. Będę mieć przyjemność oprowadzać Państwa o godzinie 18 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jeśli ktoś nie zdąży, mamy dużo wokół Fangora zajęć edukacyjnych, mamy świetnych kuratorów, znaczy osoby, które będą prowadzać po wystawie. Wystawa jest czynna do 5 lutego, tak jak wszystkie wystawy, to też bardzo ciekawe, że nikt z nas się nie kontaktował między sobą, a wszyscy zamykamy z tego jednego dnia, 5 lutego 2023 roku zamykamy. Serdecznie wystawę. Polecamy, a ja tutaj tak prywatnie tylko powiem, że Fangor to moje marzenie, może kiedyś się spełni, warto marzyć. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Daniel Echaust, kurator wystawy Fangor wielowymiarowy, a już za chwilę kolejna część naszego programu. Sponsorem programu był PKN Orlen.